Dzisiaj na tapetę wjeżdża Bogusław Brud. Zobaczcie, jaki tyle. 32. Dla sportu. Leszcze, no. Leszcze. A pani się zna, widzę. Słuchajcie, jadę na ryby, stęskniłem się na kanał na Bujwida, już dawno mnie tam nie było, planowałem nieraz, że tam zajadę, ale cały czas coś innego. Mamy piątek, gdzieś połowa jest już sierpnia i jedziemy. Słuchajcie, będę dzisiaj robił mega test, wziąłem sobie te rękawiczki, bo mam ponadtygodniowe robaki utopione, zamknięte w pudełku Stalomaxa i tak zostawione na balkonie, na tym gorącu. Nie wiem, zobaczymy, śmierdzą strasznie, dlatego wziąłem rękawiczki, zrobię jakąś zanętę z tymi robakami, rzucę na 15 metr maksymalnie i gdzieś po godzinie rzucę na tamto miejsce i zobaczę, co się stało, a ogólnie będę trzymał zostawy gdzieś dalej, po prostu w środku. No jest taka godzina, że w miarę się szybko tam dostanę, więc będzie to 8 gdzieś 15, myślę. Zostańcie ze mną, myślę, że fajny będzie dzisiaj materiał. Jak to wszystko wygląda, niektórzy mówią do mnie, że co ja tak teraz ten, nie chodzę ze stanowiskiem, same te, tylko krzesła. Słuchajcie, to jest jeden prosty powód. Nie chcę mi się w te upały tego wszystkiego dźwigać. Po prostu biorę sobie tak, może po dziadkowemu trochę elektrostatyka i tak dalej, ale naprawdę nie chcę mi się. Powiem wam, że woda straszna, ale to strasznie upadła. Naprawdę. Mega. Dzisiaj na tapetę wjeżdża Bogusław Brud, leszcz brasem. No i będzie dużo mięsa. Kolor biały. To są te śmierdzące robaki, o których wam mówiłem. Glina. To i jak wejdą laszki, to na pewno trochę cięntego czerwonego. I zapach piernik od Match Pro. No to co, najpierw zanętkę może. Jest płytko, nie ma uciągu, to też nie chcę, żeby ta zanęta była jakaś fest sklejona. Więc ją chyba taką zostawię w takiej postaci. Taka puszysta, zobaczcie. O. Teraz glina. Takie coś. Dobra. Glinę można od razu przetrzeć. Najpierw tak przetrę. A potem na drobniejszym. Patrzcie, co się stało. 4 litry gliny tu weszło ubite. Taki nieubijany litr zanęty prawie po brzegi. Ale się napuszyła. Nieźle. Albo tu jest bułki tartej dużo, albo... Nie wiem czemu tak. Nieźle, patrzcie, po brzegi aż. I teraz na tym sitku. Zanęta by była już do domoczenia w sumie. Zanęty już nie będę przecierał, mi się takie grudki lekkie porobią. Które będą troszeczkę dłużej wtedy zalegać. Ładnie. Tą rybę przytrzymamy to wszystko. Cyk. Cyk. Ma Thermomix. Elegancko. No to co? Przystępujemy do następnego nęcenia. Najpierw zanęta. Na garście będziemy lecieć po prostu. Jedna, druga, trzecia. Troszeczkę piernika, troszeczkę robaka. Raz, dwa, trzy garcie ziemi. Woda praktycznie stoi, więc zrobię jedną konsystencję.
kociutko. Z 1,5 metra, nawet 2 nie ma. Zobaczymy, jak z takiej płytkiej wody to pójdzie wszystko. Dar. O, ten zepsuł. O, pięknie, a teraz pięknie. Pierwszy rzut. Wcześniej zerwałem byczka, teraz okoń. No żadnej białej ryby tam mi się, kurde. Zobaczcie, taki okoń. Żadna biała ryba mi się nie pojawiła w zanęcie na razie. Zobaczcie. Zobaczcie, jaką rybkę złapałem, no. Leszczyk. Z bliższej linii, z tego 15 metra, gdzie są te śmierdzące robaki, pierwsza biała ryba. Dobra, nie rzucę siatki, bo dzisiaj słabe brania. Idzie do wody od razu. I chyba dzisiaj po prostu biorą. Chyba dzisiaj po prostu biorą na cienko. Cienka żyłka. Drobno. Jeden biały robak i dopiero brania. Słuchajcie, mam ładniejszą rybkę jakąś. Idę po nią. Zobaczcie, jaki tleń. Wow, ale ryba. Zobaczcie, jaki klenior. Teraz zobaczymy, ile on ma. Okej. 39 centów. Okej, cyk. 37. 37, 38, no. Okej, zobaczcie. Widzicie, patrzcie, jaki klenior. 37-38 centów. Wypuszczamy. Idź. Czyli tylko łabeczki, okoń, leszczyk i tleń. 5 ryb na razie. Ładna rybka. No niestety spięta, niestety spięta. Fajny duży leszczyk, to był około 50. Szkoda, że się mi bardzo blisko pola nęcenia zerwał, bo no, mógł odprowadzić tą ławicę, niestety. Bye.
branie. Biorą na cienko. Ja ładną płotkę mogłem zerwać, moją życiówkę wcześniej. To takie płotki same tutaj są. Zobaczcie, jak ładna. Piękna. Idziemy koło. Idziemy grzecznie, chodź. Biorą? No, trochę biorą właśnie. Tak? Zaczęły, no. A złapał pan coś? No tak, ale nie zabieram. Ja wszystko wypuszczam. Aha, wszystko, na bieżąco. Czyli dla frajdy. Tak. A dla sportu. Leszcze? Leszcze, no. Leszcze. A pani się zna, widzę. A bo mój mąż łowi. Aha, okej. Okay. Jakby co to biorą taka na bój... Taka chojraczka jestem. Jakby co to biorą na bój wida leszcze. Okej, okay, to miłych połowów. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chodź, chodź tam za mnie. Na tym słońcu chyba się kamerka nagrzewa i nie chce się włączać, więc sorry, że nagrywam same ryby. O, zobaczcie, następna płotka dzisiaj. Zobaczcie, następna taka wielka. Jakie ładne dzisiaj płotki biorą? Piękne. Następna, wszystkie ponad 25. Ale się zahaczyła mocno. Zmierzymy ją jeszcze. A, 32 centy płoć. Macie jeszcze raz ją. Puścimy ją ostrożnie, bo ta jest naprawdę fajnie duża. Puściutka. No, udało się. Ale i tak się zaraz będę zwijał. Już mi się nie chce siedzieć tyle. Centy znowu, zobaczcie, taka. Okay. Widać, że rozmiar haczyka nie ma znaczenia dzisiaj. Jak to płacie są żarłoczne. Kamerka już się chyba przegrzała, więc pokażę wam następną. To jest dzisiaj zdecydowanie dzień płotek. I ta już nie jest taka ogromniasta jakby jak tamte wcześniejsze. Ma tam też ponad 25, ale nie ma 30. Patrzcie, jakie żywe one są. Patrzcie, jaka płotka. Super. Ale jeszcze tylu płotek grubych. Naraz same lata nie mówię. Środek lata.
wyszedł do góry od razu, co on jakiś taki dziwny? Podczepiony? On się pomyliło, patrzcie, od razu poszedł do góry. Co tu przyjadę, to mam raczej dobre branie. Także jak to bywa często, za płociami weszły laszki, tym razem taki. Ale ta woda tutaj się nagrzała, aż ciepła jest, słuchajcie, bez sensu. Ja ją też miałem do chłodzenia, zbudowałem się z tej wody z budlanych. Pryskałem się tym, ale już teraz to jest tak ciepło, że w ogóle bez sensu, ja woli się będę zwijał. No i właśnie dlatego, w taki upał, jak teraz jest taki palnik, no to, no wiecie, no, zwijać ten cały majdan, te jakieś kosze, posiedzenia, nie wiadomo co, siatki, nie siatki, wszystko. Dlatego siedzę dzisiaj na elektrostatyku i po prostu jakiś jeszcze czas będę tak łowił, bo no, te upały, no, nie zachęcają do noszenia gratów i składania i rozkładania, więc... Nie wiem, trzeba coś powoli podsumowywać, coś zakończyć, bo nic się już nie dzieje za bardzo. Plan minimum został osiągnięty i takie nawet zostało osiągnięte moje takie średnie wędkowanie, fajne tutaj wędkowanie dzisiaj miałem. Głównie brały mi płocie, był też test tych śmierdzących po półtorej tygodnia robaków, które normalnie też wyszły ryby, nawet piękny kleń był. No, bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego wędkowania i myślę, że wam się też podobał ten film. Zachęcam do zmiany też, do zmiany jakości filmu, bo ja nagrywam w jakości 50-klatkowej, więc ustawienia na YouTubie zawsze muszę sobie tą jakość polepszyć. Do lajkowania, subskrybowania, komentowania wszystkich moich produkcji, śledzenia, włączenia dzwoneczka.